ale te wyjścia przed chwilą właśnie Ani Mączki już powodowało, że trzeba było troszkę zmienić tempo rozgrywania tej akcji. One są bardzo szybkie na nogach, świetnie opanowane te zwody. No teraz genialna akcja, na którą warto zwrócić uwagę i warto powtarzać. Dmitry Szyn, drodzy Państwo, 18 minuta meczu, 5. bramka tej dziewczyny, ależ co ona zrobiła.